Witajcie moi drodzy, zapraszam Was na trochę dziwny tutorial, ponieważ to będzie tutorial, w którym nie będę pokazywała jak coś zrobić, ale podam gotowy tak jakby opis, bo jest to bardzo prosta do wykonania rzecz, kocyk, na który naprawdę nie trzeba tłumaczyć ani pokazywać krok po kroku jak zrobić, a wystarczy wiedzieć na ile włóczki nam potrzeba, jakie druty i jaka wielkość kocyka wyjdzie. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak zrobić taki kocyk, jest on dość długi, ja nie mogę całego pokazać, z takimi przejściami kolorów, zaraz dokładnie opowiem o włóczce. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak zrobić taki kocyk, taki dziecięcy kocyk, to Was zapraszam serdecznie do obejrzenia tego filmu. Cały kocyk, tak jak już wspomniałam, nie mogę go za bardzo całego rozłożyć, ponieważ on ma na długość 106 cm i na szerokość 78 cm. Wzmocniony jest tutaj ściegiem francuskim, naokoło jest ścieg francuski, a w środku jest ścieg gładki, czyli oczka prawe na prawej stronie i oczka lewe na lewej stronie. Do wykonania tego kocyku należy użyć włóczkę Alize Big Ball, Alize Super Lana Maxi Long Batik, Super Lana Maxi. Ja już robiłam z tej włóczki, ale nie robiłam serii Batik. Batik oznacza, że jest to właśnie to farbowanie z takimi przejściami kolorów. I na tą włóczkę ja zużyłam dwa takie motki. Zostało mi tylko tyle, ale to już z tego już nie wyjdzie nawet jeden rząd, dlatego należy już to już odciąć, wyrzucić. I do zrobienia tego kocyku użyłam druty w rozmiarze 10, dosyć grube druty, gruba włóczka i duży, gruby kocyk. Ja muszę powiedzieć, że jeżeli się uprzecie, to zrobicie ten kocyk w przeciągu 2-3 wieczorów, tak jak to u mnie było. Bo na takich grubych drutach, grubą włóczką robi się naprawdę mega, mega błyskawicznie. Oczywiście żyłka musi być dość długa, ta moja jest chyba 100 cm, 80 albo 100 cm, chyba 100. I teraz wytłumaczę, jak zrobić ten kocyk. Jest to banalnie proste. Na druty w rozmiarze numer 10 mm nabrałam 80 oczek. I pierwsze 8 oczek to jest wzór francuski, czyli tylko oczka prawe, na prawej stronie i na lewej. Gdybym zrobiła tylko ściegiem gładkim, jerseyowym, czyli oczka prawe na prawej stronie, oczka lewe na lewej, wtedy ta praca by nam się zwijała. A dla utrzymania formy i takiego właśnie, żeby można było rozłożyć ten kocyk i on się nie zwijał, to potrzebny jest właśnie ten ścieg francuski, może być też ścieg ryżowy, jeżeli wolicie. Następnie zrobiłam aż, i tych rzędów zrobiłam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, mam takich, w zasadzie to jest nabierania, ale mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siódmy to jest nabieranie i pierwszy rząd, to w zasadzie możemy liczyć jako siedem takich ślaczków, siedem, jeden taki ślaczek to są dwa rzędy, czyli robimy sobie siedem takich, nabieramy oczka, 80 oczek, robimy pierwszy rząd oczkami prawymi i następnie jeszcze, żeby 6 takich ślaczków wyszło i przechodzimy do ściegu gładkiego, gdzie tutaj dalej ciągniemy te 8 oczek, pierwszych 8 oczek ściegiem francuskim, czyli same oczka prawe. Następnie mamy 64 oczka ściegiem jerseyowym, czyli oczka prawe na prawej stronie, oczka lewe później na lewej stronie i ostatnie 8 oczek też ściegiem francuskim, żeby zrobić tutaj ten brzeg z tej strony. I w ten sposób robimy i na mój kocyk, na tą wielkość, którą podałam na początku, czyli długość 106 cm, zużyłam dwa motki. I teraz taka jedna rzecz, której chciałabym Wam powiedzieć, bo na co warto zwrócić uwagę, kolor, który ja tutaj mam, jest to kolor numer 60,
6776, 6776. I co jest takie istotne? Ja tą włóczkę dostałam poprzez moją współpracę z Centrum Włóczek, pierwszą włóczkę, i zaczęłam robić ten kocyk. Stwierdziłam, że jest trochę za krótki i muszę domówić jeszcze jeden motek. I domówiłam ten drugi motek bodajże z Etsy. I ten sam kolor, ale jak się okazuje, ważny jest numer lot. Jest to tak zwany numer serii produkcji. Tutaj macie ten numer podany obok numeru koloru. I o co chodzi? Jest to włóczka, która jest, jak widzicie, farbowana z przejściami kolorów. I jeżeli nie jest tej samej serii produkcji, to może się, jeżeli zamówicie najpierw jeden kolor, a później drugi i okaże się, że on jest już z drugiej serii, produkowany z drugiej serii, może się zdarzyć, że podczas produkcji zmieniło się coś, jeżeli chodzi o farbowanie, i włóczka, która Wam przyjdzie, może być ciemniejsza bądź jaśniejsza. W moim przypadku ta druga była ciemniejsza, jest to sporo ciemniejsza, bo jeżeli zobaczycie, ja chciałam zrobić w ten sposób, że zaczęłam tym samym, tą samą stroną motka i skończyłam tą samą, czyli jedną mam tu z góry nitkę, a drugą mam z środka, zaczynałam. I miało to tak wyglądać, ale jak widzicie, wyszło mi naprawdę bardzo kolorowy ten kocyk, dlatego że ta druga partia, ta druga włóczka okazała się, że przyszła dużo ciemniejsza. Są to takie bardziej nasycone barwy. A w przypadku tej, którą zaczynałam, to jest bardziej takie pastelowe. Zobaczcie na przykład na podstawie tego fioletu bądź różu. I dla porównania składam to tak. Jest dosyć spora różnica. Ten kolor jest bardziej taki pastelowy, delikatny, a tutaj mam taki już nasycony, ciemniejszy. Niemniej jednak cały kocyk prezentuje się bardzo fajnie, bez względu na to, jeszcze nawet może ciekawiej, przez to, że te kolory nie są takie identyczne, barwione, ale tak jak powiedziałam, jeżeli zależy Wam, żeby to było identyczny kolor, to należy od razu zamówić te dwa motki razem, bo przy domawianiu może się zdarzyć, tak jak u mnie, że numer serii jest inny i coś się zmieniło w trakcie procesu farbowania włóczki i okazuje się, że przyszła ona o sporo ciemniejsza. Niemniej jednak myślę, że kocyk jest bardzo fajny, polecam Wam, jest cieplutki, fajnie się nada do pokoju dziecięcego, jest też dosyć duży, więc myślę, że sprawdzi się w przypadku nawet takich większych dzieci. I co? Mam nadzieję, że zachęciłam Was do zrobienia takiego kocyka. Robi się go błyskawicznie, naprawdę bardzo szybko. Macie podane wszystkie parametry, więc jeżeli podoba Wam się taki kocyk, oczywiście wybór tych kolorów jest bardzo duży. Możecie wybrać przeróżne kolory. No dobrze, jeżeli ten właśnie szybki tutorial Wam się spodobał i macie chęć zrobić taki kocyk, dajcie mi znać w komentarzach, będzie mi bardzo miło. Oczywiście bardzo się cieszę, kiedy wysyłacie mi swoje gotowe prace i mam nadzieję, że odwiedzacie też moje konto na Facebooku i tam właśnie możecie wysłać mi gotowe prace. Ja czasami te Wasze gotowe prace umieszczam na moim koncie, na fanpage'u na Facebooku i bardzo mnie cieszy, jeżeli robicie coś według moich wzorów i później wysyłacie mi według moich tutoriali, potem wysyłacie mi takie zdjęcia swoich prac. Jest to naprawdę bardzo miłe i bardzo motywujące do nagrywania kolejnych filmików. Oczywiście, jeżeli ten filmik Wam się podobał, to zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do polubienia i do komentowania. No i na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Oczywiście w poczekalni jest kamizelka damska, która już się robi. Będzie też, zdradzę, sweter bąbelkowy na dorosłą osobę w wersji cały sweter i w wersji rozpinanej, ale to już wkrótce. Na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa!